Kolejna grupa seniorów może korzystać ze szczepień na COVID-19. Teraz 69-latkowie w ciągu najbliższych dni mogą się zapisywać na szczepienia, a za kilka dni jeszcze młodsi. Tutaj w szpitalu przy ulicy Borowskiej i w oddziale przy Kirii Skłodowskiej szczepieni są seniorzy, pacjenci z grupy 0 i nauczyciele oraz wykładowcy. Bite są też rekordy szczepień, bo tu na razie szczepionek nie brakuje, ale jest szansa, że do Polski jeszcze w marcu i w kwietniu trafi dodatkowa pula szczepionek. Od godziny 7.30 do wieczora do godziny 19.00 czynne są dwa punkty szczepień w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Teraz w sobotę zaszczepiliśmy 2496 osób w ciągu jednego dnia. Także jest to największy wynik, jeżeli chodzi o szczepienie w jednym ośrodku w Polsce. W jednym gabinecie seniorom podawana jest szczepionka firmy Pfizer, w kolejnym gabinecie druga dawka Moderny, a grupie 0 AstraZeneca. Dziś było tu wyjątkowo tłoczno. Chciałam zacząć normalnie żyć, bo już prawie od roku nie wychodzę z domu, tylko tak do sklepu i raz w tygodniu i cały czas. Ja uważam, że będzie bezpieczniej. Będzie można gdzieś pojechać, czy wyjść w ogóle jakoś bezpiecznie z domu. Trudno się żyje, prawda? No bardzo, tak, jakoś człowiek taki uziemiony jest. Seniorów w większości nie trzeba do szczepień namawiać. No na pewno warto, bo to jest bardzo potrzebne, korzystne dla wszystkich. Uodpornimy się. Jest taka szansa. Jest bardzo duża szansa na to. Cały czas trwają jednak dyskusje na temat skuteczności dostępnych na rynku szczepionek. Specjaliści nie dyskutują i nie mają wątpliwości. Warto się szczepić taką szczepionką, jaką w danym momencie jest dostępna. Nie ma na co czekać. Każda z nich istotnie zmniejsza ryzyko zakażenia i zdecydowanie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu. A to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Za kilka dni, dokładnie 15 marca, mają ruszyć szczepienia osób przewlekle chorych. To duża grupa i logistycznie ogromne wyzwanie. Jeżeli chodzi o osoby dializowane, te szczepienia będą się odbywać na stacji dializ. Jeżeli chodzi o chorych onkologicznych oraz po przeszczepach narządowych, prawdopodobnie będzie to szczepienie odbywało się w weekendy, tak aby też tym osobom no to pasowało. Pamiętajmy, że w tym szpitalu, jeżeli chodzi o chorych onkologicznych i hematologicznych, leczymy osoby z całej Polski, więc no trudno oczekiwać, żeby im pasowały terminy przedpołudniowe. Część osób jest osobami pracującymi, dlatego prawdopodobnie będą to terminy weekendowe. Teraz tworzone są listy pacjentów, dokładnie dla nich będą zamawiane szczepionki. Na tę listę nie trafili chorzy na cukrzycę. Dla nich zakażenie koronawirusem może być bardzo niebezpieczne. Cukrzyca w Polsce jest główną przyczyną ślepoty, główną przyczyną amputacji kończyn dolnych, główną przyczyną nefropatii wymagającej następczo dializoterapii. Także jest to choroba, no powiedzmy, może nie groźna w sensie bolesnym, ale jeżeli rozważamy jej powikłania, to niestety jest też także bardzo kosztowna dla państwa. Z drugiej strony dla samych chorych jest to choroba, która rzeczywiście przebieg infekcji COVID ciężkiej jest niestety, bo no, kończy się śmiertelnie często. Kolejna dawka dziś zaszczepionych, 22 kwietnia i dopiero tydzień później seniorzy będą bezpieczni, ale już teraz mają plany na rodzinne spotkania. Ja chcę po prostu dalej żyć i żyć swobodnie, nie w zamknięciu, korzystać z wszelkich dóbr, które nam oferuje dzisiejszy świat. Wnuki, moja rodzina mieszka za granicą. No ale teraz może będzie można się spotkać. No właśnie, planują przyjechać w maju, więc wolę być zabezpieczona. Katarzyna Sudnik, Echo 24.